przebija się słońce. Także jest nadzieja, że dzisiaj będzie fajnie, że dzisiaj nie będzie padało, a póki co startujemy z kawą. Nie startujemy z kawą, znaczy Piotrek nie startuje z wodą. Ja sobie tutaj wystartuję, tylko teraz pyk, dawaj kawę, majster. Czy jedziemy w osepkę? Nie, tam moja. Kawka taka. Jak ktoś się zna na kawach, to może nam napisać w komentarzu, czy to jest dobra kawa, czy to jest niedobra kawa. Nam smakuje. Kawka się robi. Zrobimy taką mocną esencję. I rozcieńczymy to troszkę wodą. Znowu kradli parówki. No żyjecie, no będziemy mieli dobrą kawę, a nie z wody po parówkach. Kawa prawdziwa, parzona, mielona wyższej klasy z dodatkiem aromatu spożywczego Irish Cream. No, no mówię, że jakaś kurde podobna do Irish. No, Irish Cream. Nie doczytałeś tego? A jest napisane po polsku. A no tak, bo ty już masz ten PESEL, że już okulary musisz mieć. Nie śmiej się za mnie. Ty, ale powiem ci, że ostatnio lutowałem te włączniki do tego, te co, konektory też, i tak dalej. Też PESEL przeszkadza. Raz, że już musiałem korzystać z tej lubki i z tych uchwycików do lutowania, to jest bardzo wygodne, kurczę. Pamiętasz tą deskę, co ty zrobiłeś z uchwytami do przewodów? To ja mam taki ten, takie, wiesz, ramiona ze szczypeczkami takimi. Rewelacja. Ale jest tam też takie duże szkło powiększające. No. Żeby 2,5 przekrój widzieć pod lupą. No, ale niestety, no, u mnie PESEL jest już taki, że czasem też już sięgam niestety po okulary. Okulary, które zrobiłem dobre 12 lat temu do komputera. Tam niewielka tam jest, ta, no jak to się mówi, dioptriów. Tam jest mało, bo tam jest chyba 0,5 i 0,75 tylko. Ale, no już zaczynają pomagać, także nie jest dobrze, nie jest dobrze, panie Grzegorz. Ten dźwięk oznacza, że kawa już jest. Dobra, kubki i dzielimy. O, Batman przyszedł. Cześć, Batman. Makao. I pomakane. Klas. Opłacało się. Dobra, lecimy z tematem. No, obstawiajcie, kto wygra. Kto wygra? Kto wygra to rozdanie? Kurde, małe są. Nie widzę różnicy pomiędzy tym, gdzie co, nie wiem, gdzie co stoi. Się od góry patrzę. One hour later. Szachmat, bo tutaj jest wieża. Szachmat. Robię jeszcze raz? Szachmat. Tak to się skończyło. Ale dobrze, Wojtuś walczył dzielnie. Szczęśliwi czasu nie liczą, no nie, ale wiem, jest gdzieś między 10 a 11. Co robimy zaraz? No zaraz szykujemy się do śniadania. Robimy śniadanie, później robimy pranie, bo okazuje się, że na kempingu również jest pralka do wykorzystania z proszkami, jakby ktoś zapomniał. Także można za jedyne 10 zł sobie wybrać, ile dusza zapragnie na raz. No, później... a że nam się już trochę uzbierało rzeczy do prania, to zrobimy sobie tak, przepierkę. Zrobimy sobie przepierkę, w międzyczasie poczytamy jakąś książeczkę, a później jak będzie się nam suszyło, no to wtedy... Wodujemy się. Wodujemy się. Wodujemy się, ale kajakami i rowerami. No, no taki mamy plan na dzisiejsze leniwe, niedzielne popołudnie. Dobrze, że jest pogoda. Trochę wieje, ale... Fajnie, że wieje. Dobrze, że lampy nie ma. No, ale to tak wieje pozytywnie, nie tak jak wiało tam wtedy na tym kempingu, co spotkaliśmy nie, tego człowieka, co tak. No. Ciepłym wiaterkiem wieje. No, wieje taką fajną, letnią bryzą, także pogoda nas dzisiaj rozpieszcza, tak można powiedzieć. Nie jest upalnie, jest słonecznie, jest fajnie. Nie czuję, kiedy rymuję. Dobra. Może trochę wiać, dlatego jak szumi i wieje, to sorry. Trzeba sobie jakoś radzić, dlatego mamy dwupalnikową kuchnię. Z osłoną przed wiatrem, bo jednak trochę ciągnie z tego jeziora. No i co? Śniadanko, wiesz, że tu chłopaki mają serek.
Tam też serek, masełka i tak dalej. Jajeczka, paróweczki. Samo zdrowie. Smacznego, panowie. Powiem wam, że ta dzisiejsza leniwa niedziela to jest taki dzień, jakiego mi od dawna brakowało. Także po prostu robić nic. Robić nic i popijać kawę, bo kawę lubię. I dlatego strzelamy z Piotrem kolejną dawkę, ale tym razem wjeżdża luksusowa Woseba. Pranie ogarnęliśmy w pralce, normalnie, nie barwiliśmy, ale już się tutaj w survival nie bawimy, jedynie suszenie pozostawiamy na turze. Suszarki nie mamy, ale tak będzie raz, dwa i będzie suchuteńko. Pozdrawiamy przy okazji ekipę 125P. Macie genialne koszulki, bardzo mi się podobają. Właśnie Wojtek mówi, że zaczyna deszcz padać. Ja tam jeszcze nic nie czuję, ale kto wie, zapowiadali na wieczór. Także idealna pora na suszenie prania, żeby zaraz znowu było mokre. Na środek jeziora, tak. Pogoda jest idealna do tego, jak widać, tam jest taki piękny opad. Ten opad, był na wysokości. Tak, był tam. Był tam z tamtej strony. Wszystko przeszło w prawo. Tam widzimy takie piękne. Właśnie opady deszczu, no co widzimy? No deszcz widzimy, no. Widzimy inżyniera. Inżyniera. Ja powiem, że naszych bliskich bardzo mocno leje. Tak, cała zachodnia, południowo-zachodnia Polska, tak po przekątnej, tonie w deszczu. My dzisiaj nie. O dziwo, chociaż zapowiadali nam deszcz. Wojtek jest sterownikiem Arduino. Wojtek steruje. O, może tam popłyniemy. Zobaczcie, tam są jakieś zawody. No dobra, to płyniemy tam, w lewo. Trochę nam się znudziło siedzenie przy samochodach, że jest ryzyko, jest zabawa, jak raz walnie w wodę, to walnie raz. Faktycznie mam takie białe opalone. No tak to jest, jak się człowiek opala w okularach. Tyle na dzisiaj z niedzielnego leniwego odcinka. My sobie coś tutaj teraz pałaszujemy. Jak się podobało, to zostawcie, co zostawiacie. No i tyle. Do zobaczenia jutro.